Więcej turystów niż w latach ubiegłych odwiedziło tego lata Suwalszczyznę, szacuje Jacek Łoziński, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. Dziś w ośrodku Maniówka w Nowej Wsi władze parku podsumowały sezon turystyczny. Był on dobry zarówno dla turystów, jak i przyrody. Sezon letni kończymy. Wydaje mi się, że on był dobry i dla turystów, i dla przyrody, i dla Wigierskiego Parku. Także jeżeli chodzi o podsumowanie dotyczące Wigierskiego Parku, to możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest duże. Wydaje mi się, że więcej. Tak, jeszcze tutaj nie mamy dokładnych szacunków, bo my to robimy w ujęciu rocznym, ale nieznaczny wzrost turystów jest. Największym zainteresowaniem turystów cieszyło się jezioro Wigry oraz leśne ścieżki edukacyjne. Coraz popularniejsza staje się też turystyka rowerowa, dodaje Łoziński. Dużo turystów, coraz więcej jest turystów rowerowych. Turystów, którzy uprawiają turystykę rowerową i zadowoleni są z naszych ścieżek, z przygotowania tras, z oznakowania tras. Także nie wiem, czy to jest nasza zasługa, że coraz więcej rowerzystów przyjeżdża do parku, czy to jest kwestia popularności tego rodzaju turystyki w Polsce, natomiast obserwujemy tutaj istotny wzrost tego typu. Podczas spotkania otwarto również nową, prawie 5-kilometrową ścieżkę Samle, która zaczyna się w Nowej Wsi. Inicjatorem powstania trasy jest Józef Koncewicz, wieloletni leśniczy i przewodnik po Wigierskim Parku Narodowym. To miejsce jest szczególne, nietypowe i bardzo piękne, mówi Koncewicz. Dużo ludzi tu przyjeżdża i dobrze było pokazać im tych kilka atrakcyjniejszych miejsc, tym bardziej, że te miejsca związane są z pięknymi historiami. No miejsce jest szczególne. No i jest pomysł, żeby jednak ty kawałek przyrody pokazać, skanalizować to jakoś, no żeby ci ludzie po prostu przyjeżdżając do parku zarazem mogli zobaczyć kilka innych miejsc niż tylko Wigry. Teren północny parku jest zupełnie inny krajobrazowy, jest bardziej porzeźbiony, bardziej teren pofałdowany, małe jeziorka, duże wzniesienia.